Widać. Proszę o informację na czacie. O, widzę, że już 4 osoby piszą coś na czacie. Tak, widać mnie i słychać. Dziękuję bardzo za informację. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Julia Godorowska i razem z Moniką Komisarczyk i z Patrycją Kopcińską przygotowałyśmy dla Państwa webinarium z okazji zbliżającego się Tygodnia Edukacji Globalnej. Nasze webinarium dzisiaj jest pod tytułem Storytelling migracyjny edukacji, jak pracować z młodzieżą podczas Tygodnia Edukacji Globalnej. Przygotowałyśmy spotkanie, które jest realizowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Ja jestem, no tak, nazywam się Julia Godorowska i prowadzę projekty i inicjatywy skierowane do szkół dotyczące edukacji o migracjach. I razem ze mną jest właśnie Monika Komisarczyk, nauczycielka, polonistka z Liceum Ogólnokształcącego w Trzebnicy. Zaraz też przekażę Monice głos. Oraz Patrycja Kopcińska, nauczycielka historii w Zespole Szkół w Dobrowie Górniczej i doradczyni metodyczna historii w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Katowicach. Monika i Patrycja od wielu lat współpracują z Centrum Edukacji Obywatelskiej w obszarach związanych z edukacją globalną i obie co roku bardzo aktywnie włączają się razem z młodzieżą w obchody Tygodnia Edukacji Globalnej. I dzisiaj opowiedzą, podczas dzisiejszego spotkania opowiedzą o tym, jak organizują ze swoją młodzieżą to wydarzenie w szkole i w tym roku jest to wydarzenie wyjątkowe, ponieważ najprawdopodobniej będzie miało się szansę odbyć online, więc też Monika i Patrycja będą się odnosiły do tego, jak wziąć udział w obchodach z uczniami w takim trybie online. I przechodząc do kolejnego slajdu. Właśnie, zajmujemy się ostatnimi czasy w Centrum Edukacji Obywatelskiej storytellingiem migracyjnym. Zapraszamy do szkoły do tego, aby mówiły o tematyce migracji, w ogóle procesów migracyjnych, przyczyn, skutków, nie tylko z perspektywy faktów, danych statystycznych, danych liczbowych, ale również wzbogacały tą narrację o osobiste historie osób z doświadczeniem migracyjnym. Prowadzimy taką inicjatywę pod tytułem Historie i fakty o migracjach na XXI wiek. I w ramach niej przygotowaliśmy szereg różnych materiałów edukacyjnych, scenariuszy, ćwiczeń na godziny wychowawcze, ale też serię filmów, takich krótkich, 3-minutowych, 17-minutowych, które można pokazać uczniom i uczennicom. I o tych materiałach też opowie więcej Monika. Po tym spotkaniu w poniedziałek dostaną Państwo maila z linkami do nowych narzędzi edukacyjnych, z których mogą Państwo korzystać nie tylko na godzinach wychowawczych czy na zajęciach przedmiotowych, ale również w czasie właśnie Tygodnia Edukacji Globalnej. Dzisiejsze wydarzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz w ramach programu Polskiej Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. I też bardzo bym prosiła Państwa o uzupełnienie listy obecności. Ja zaraz na czacie wrzucę link do formularza, w którym Państwo będą mogli odznaczyć swoją obecność na dzisiejszym spotkaniu i na podstawie tej obecności będą wysyłane do Państwa zaświadczenia o udziale w dzisiejszym spotkaniu. Więc zapraszam Państwa do tego, żebyście
dzisiaj znaleźli coś dla siebie, jakąś inspirację, która pomoże Wam wziąć aktywny udział w Tygodniu Edukacji Globalnej, który rozpoczyna się 16 listopada. Ja z wielką przyjemnością oddaję głos Monice, która poprowadzi swoją część. Następnie Monika przekaże głos Patrycji. I na zakończenie będzie jeszcze fragment Moniki. I nasze spotkanie potrwa godzinę, więc dobrego spotkania życzę i Moniko, przekazuję Ci głos. Dziękuję bardzo. Witam wszystkich bardzo serdecznie, moje koleżanki i kolegów z różnych kursów również, których tutaj rozpoznaję na czacie obok. Proszę Państwa, o czym dzisiaj będziemy mówić? O takim bardzo ciekawym narzędziu, jakim jest storytelling i narzędziu, które myślę, że większość z Państwa zna i świadomie bądź nieświadomie używa je. Nie ma nic trudniejszego niż przekazywanie istotnych myśli w taki sposób, aby były zrozumiałe dla każdego. No jest to prawda, ale wyzwanie tkwi w tym, w jaki sposób opowiedzieć historię, żeby chciano nas słuchać, jakich narzędzi użyć, by były one atrakcyjne dla naszych uczniów i uczennic, dla naszego pokolenia Z. Na tym slajdzie przedstawiłam Państwu wybrane narzędzia. One są zarówno narzędziami tekstowymi, jak i zmediatyzowanymi, filmowymi, dźwiękowymi, żebyśmy sobie wszyscy wspólnie uświadomili, że je znamy i z nich korzystamy. Storytelling to tak naprawdę umiejętność opowiadania, zajmującego opowiadania, nie tyle mówienia, co właśnie snucia opowieści. Dlaczego jest ważny? Metaforycznie, nawiązując do pracy Radka Szlagi, chciałabym podkreślić złożoność rzeczywistości, w której żyjemy, poprzez właśnie tę pracę w formie kolażu. Nadmiar wiedzy, chaos informacyjny, a mało w tym wszystkim treści, co myślę skutkuje tym, z czym spotykamy się na co dzień w praktyce szkolnej, czyli z osłabioną koncentracją u dzieci i młodzieży, i takim ogólnym zniechęceniem, brakiem zainteresowania, brakiem reakcji na cokolwiek, co proponujemy młodym ludziom. W storytellingu tkwi bardzo dużo korzyści. Ja pogrupowałabym je tak naprawdę na trzech obszarach: komunikacyjnym, emocjonalnym i językowym. Jakkolwiek byśmy nie spojrzeli na to narzędzie, to z każdej strony, zarówno jako nauczyciele czy nauczycielki oraz wychowawcy i wychowawczynie, możemy zauważyć płynące ze storytellingu korzyści. Ile, proszę Państwa, wkładamy pracy w nasz w pracy jako wychowawcy czy wychowawczynie, tyle tak naprawdę dostajemy w zamian. Może nie od razu, ale w efekcie widzimy zmianę postaw, zmianę myślenia, widzimy większe zaangażowanie. Kiedy sięgamy po narzędzie, które zajmuje emocjonalnie na przykład naszą młodzież, to ta wiedza jest na pewno dłużej zapamiętana i zakotwiczona w głowach naszych dzieci niż tylko suche fakty podane metodą wykładową, po którą pewnie większość z nas najczęściej sięga, jako że wydaje nam się najszybsza i w miarę skuteczna, chociaż pozory mylą. Chciałabym teraz, tylko tutaj troszeczkę nie mogę sobie poradzić z przesunięciem slajdu, momencik, przepraszam Państwa, bo mi przeskoczyło. Chciałabym Państwu zaprezentować narzędzie filmowe, myślę, że atrakcyjne. Zanim je omówię, Julia włączy Państwu fragmencik filmu.
Julio, proszę cię, żebyś poszedł. Liebe Fußball. Ich liebe, liebe. Lieblings, Lieblings. Fußball, Fußball. Fußball ist so gut. Fußball ist krass. Fußball ist so gut. Fußball ist krass. Ich will graag Doktor werden en mensen helpen. I want to be a reporter. Wollte werden. Mon plus grand rêve, c'était d'aller sur la Lune, mais d'aussi toucher les nuages. Ich wünsche mir, ich bin eine beste Fußballspielerin. Nicht normale Spielerin. Ich will graag alle Menschen können gaan helfen. Mein Traum ist, Stewardess worden, omdat ik de hele wereld wil zien. En het lijkt me best wel leuk. Ich bin Hanna und ich komme aus Syrien. Ich bin 7 Jahre alt. Meine Mama und Papa sind in Syrien, in Damaskus. Ich wollte meinen Eltern nach Deutsch nehmen. In meinem Land ist viel Krieg. Viele Menschen, die krank sind. Life was good, but the war ended everything. I remember of the war, the bombs, the sound of the bombs, the rockets, the weapons. It was really horrible and loud, really loud. I came to Austria on Wyłączyłam, Moniko. Wyłączyłaś, tak, to ja tylko poproszę o powrót slajdów. Tak. Panelu. Przepraszamy za jakość, bo czytałam tutaj na czacie, że Państwo pisali, że filmik się zacina. Filmik nosi tytuł Dzienniki Marzeń. Trwa 6 minut. Jest, na nim zbudowałam ćwiczenie dotyczące celu 16 z serii celów zrównoważonego rozwoju. Wraz z koleżanką, z Dorotą Stępniak, napisałyśmy 4 scenariusze wprowadzające do projektu I Am European. I ponieważ nie ma tutaj zbyt dużo przestrzeni czasowej, żebym omówiła po kolei każde ćwiczenie, to pokrótce powiem tylko o tym filmowym, bo jest dosyć proste do przeprowadzenia w warunkach nauczania zdalnego. Pytanie kluczowe, jakie tutaj postawiłam, brzmi, jak powinien wyglądać świat, by wszystkie dzieci miały równe szanse na rozwój. I ćwiczenie rozpoczynam rozmową z młodzieżą na temat przyszłości, planów i wyobrażeń uczniów i uczennic o tym, jak ten świat będzie wyglądał, gdy już dorosną. Następnie proponuję obejrzenie filmu i krótką pracę w grupach. Na podstawie kart pracy tutaj obok Państwo widzą wybrane karty pracy, dotyczą bohaterów i bohaterek filmowych. I później po tym wstępie, po tym ćwiczeniu wprowadzającym, następnym zadaniem jest już omówienie celu 16, jego głębiej, jego treści, szczegółowiej, praca w grupach polegająca na budowaniu skojarzeń ze słowami kluczami z tego celu, czyli na przykład słowem pokój, czy otwarte społeczeństwo, silne instytucje. Lekcja klamruje się pytaniem, które wraca do tego pierwszego, czyli jak
wyobrażamy sobie naszą przyszłość, co jeszcze musi zostać spełnione, by ta przyszłość była szczęśliwa nie tylko dla nas, ale również dla innych ludzi na świecie. Poruszamy tutaj mocno wątek uchodźczy i migracyjny. Inny przykład wykorzystania narzędzia storytellingowego w postaci komiksu, jaki proponuję, to książka Fabiena Tulm pod tytułem Odyseja Hektora. To jest świeżutki komiks, na razie wydany tylko w dwóch częściach w Polsce, trzecia jest w tłumaczeniu. Dlaczego, proszę Państwa, komiks? Bo jest to jedna z form, które rzeczywiście, po którą młodzież rzeczywiście chętnie sięga. I jeśli chodzi o ten komiks, to ja sobie wymyśliłam takie dwa ćwiczenia i udało mi się je przeprowadzić już w moich klasach. Pierwsze polegało na tym, że układaliśmy z młodzieżą Odyseję Hakima Syryjskiego Uchodźcy na podstawie wybranych, zeskanowanych stron z tego komiksu. Układaliśmy je chronologicznie i rozmawialiśmy w międzyczasie o skutkach i przyczynach wyprawy Hakima. A drugie to było działanie polegające na prezentowaniu na ekranie zeskanowanych kluczowych scen z tego komiksu, robienie stopklatki i rozmawianie z uczniami i uczennicami o tym, co dalej mogło się wydarzyć w życiu głównego bohatera. Dlaczego komiks? Przysłowie chińskie. Jeden obraz jest wart więcej niż tysiąc słów. Z tym nie ma nawet co polemizować. I trzeci pomysł na zajęcia to storytelling prasowy. Kilka tygodni temu wpadł mi w ręce wywiad Anny Albot. Dziewczyny trzymają się razem. Bohaterkami są dwie nastolatki z Afganistanu, które od kilku lat żyją w obozie dla uchodźców. Zajęcia, jakie można przeprowadzić na podstawie storytellingu prasowego, to tak naprawdę dwa główne komponenty. Fotografia oraz sama wypowiedź bohaterów i bohaterek. Fotografia stanowi punkt wyjścia do wartościowej rozmowy, cennej rozmowy o tym, kogo może przedstawiać, kim jest ta osoba, o czym może myśleć, czym się może zajmować i tak dalej. A same wypowiedzi bohaterek są punktem wyjścia z kolei do tego, by poszerzać naszą wiedzę, naszą i wiedzę oczywiście młodzieży, o tym, jak wygląda los uchodźców i uchodźczyń, na czym polega życie w obozie, dla nich, z czym się wiąże, zwłaszcza z takim mocnym wątkiem życia dziewczyn i kobiet w tych obozach. To, proszę Państwa, tyle. Chciałabym przekazać głos teraz Patrycji, która zaprezentuje Państwu zmediatyzowane, jeszcze bardziej zmediatyzowane narzędzia pracy z młodzieżą. Patrycjo, zapraszam. A już Patrycja się tutaj dołączy. Przepraszam bardzo, zaczęłam od problemów technicznych i już przesuwam prezentację i zaczynam. Bardzo dziękuję Ci, Moniko, za przedstawienie storytellingu i ukazanie, jak pracować tak naprawdę z migracjami. Ja chciałabym podzielić się z Państwem pomysłami na tek właśnie w połączeniu z wykorzystaniem technologii, do czego zmusza nas obecna sytuacja i oczywiście wykorzystaniem w nim storytellingu i samych migracji.
Jak widzicie na slajdzie, żeby włączyć się do tego, możemy zrobić wszystko. Kampanie, wystawy, różne kreatywne działania, konkursy, etc., etc. Ogranicza nas własna kreatywność i chęć działania. Chociaż zdanie, które wypowiedziałam, nie jest do końca w tym roku prawdziwe, ponieważ mamy jeszcze jeden narzucony nam odgórnie hamulec, a mianowicie no, sytuacja oczywiście pandemii i wszelkie możliwe obostrzenia z nią związane. Stąd pomysły konkretne, takie, które można wykorzystać w sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Chciałam Państwu opowiedzieć o tym, co narodziło się w Zespole Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej, z której jestem nauczycielką. Zacznę od tego, że nasze pomysły zaczęłyśmy tworzyć, bo była to grupa nauczycielek, jeszcze we wrześniu, w chwili, kiedy pracowaliśmy stacjonarnie. Zastanawiałyśmy się, co zrobić w tegorocznym tegu, żeby było atrakcyjne, inne i tak dalej. I przyjęłyśmy w zasadzie trzy założenia. Po pierwsze, chcemy pracować metodą stacji dydaktycznych, nazywanych też stacjami uczenia się lub, co szczególnie do mnie przemawia, podróżą z przygodami. To po pierwsze. Po drugie, chciałyśmy wykorzystać storytelling, a konkretnie opowieści filmowe. I po trzecie, potrzebowałyśmy wymyśleć coś, co będziemy mogły bardzo szybko dostosować do warunków, w jakich przyjdzie nam pracować, bo tak naprawdę we wrześniu nie miałyśmy pojęcia, jak to będzie wyglądało. I to coś, co żeśmy wymyśliły, nazwałyśmy fartuchem edukacyjnym. Ten, który Państwo tutaj widzicie, powstał naprawdę, został uszyty przez nas i miała to być mobilna stacja edukacyjna. Ten fartuch miał wędrować po szkole, po różnych klasach, które miały się ze sobą nie stykać i uczniowie w kolejnych kieszeniach mieli znajdować zadania związane z tegiem, przygotowane do ich wykonania, dostosowane do odpowiedniego poziomu uczniów. Kolejno, oni oczywiście nie wiedzieli, którego dnia, na której godzinie lekcyjnej ten fartuch do nich zawita. Mieli określony mieć czas na wykonanie zadań i kolejny spacer fartucha, kolejna jego przygoda, zbieranie wypracowanych materiałów, następnego dnia kolejna podróż po salach. To oczywiście odpadło z przyczyn oczywistych, ale nasz fartuch edukacyjny stał się wirtualnym fartuchem i zamiast tego materiału pojawi się na stronie naszej szkoły folder dotyczący, zakładka, przepraszam, dotycząca tegu, no i folderki przystosowane dla danych klas, przyporządkowane do danych klas, w których w różnym czasie będą pojawiać się uczniowskie zadania. Oczywiście takie zadania dla uczniów możemy umieścić na przykład na jakimś wirtualnym dysku, czy najprościej nawet w zakładce na dzienniku elektronicznym, w zakładce prace domowe. Tyle chyba, jeżeli chodzi o opakowanie. Przejdźmy teraz do zadań. Już informacja, co mają uczniowie zrobić, polecenie, może być przekazane w formie ciekawej. To, co Państwo tutaj widzicie, to jest gazeta. Gazeta wyprodukowana przeze mnie, oznaczona datą 28 października, bo wtedy nasze webinarium się miało odbyć, zatytułowane Tech News i tutaj jest artykuł umieszczony o tym, co Państwo będę przekazywać, o czym Państwo będą mówić. Prosty, bezpłatny generator, w którym prezentuję go po prawej stronie, lewej, przepraszam, stronie ekranu, prosty, w których sami wpisujemy tytuł, wymyślamy tytuł artykułu i wpisujemy sam artykuł. Można oczywiście i klikamy słowo generuj, pobieramy, umieszczamy gdzie chcemy, czy na stronie szkoły, czy rozsyłamy nawet mailem w formie zdjęcia. Wszystko z tym możemy robić. Jest to pomysł na tek, ale również na jakieś prace z kółkiem dziennikarskim,
czy właśnie w ramach jakiejś edukacji medialnej, coś możemy w ten sposób, tą aplikację w ten sposób możemy wykorzystać. Mówiłam o tym, że chcemy pracować z filmami. No wszystko fajnie, ale skąd te filmy zaczerpnąć? Ja tutaj Państwu bardzo serdecznie polecam i rekomenduję i oczywiście, jak mówię, prezentacja będzie dostępna, więc te wszystkie linki też. Rekomenduję oczywiście materiały wyprodukowane w ramach projektu Jestem Europejczykiem razem z CEO i CEO razem z zagranicznymi partnerami. Owszem, można sięgnąć po starsze, sprawdzone, bardzo dobrze się spisujące w edukacji szkolnej propozycje, ale zwracam Państwa uwagę właśnie na te materiały, o których już Julka na początku mówiła, powstające obecnie, jeszcze świeżutkie, cieplutkie. Pierwsza część, pierwsze materiały, króciutkie, jednominutowe, tutaj one cały czas, ich tematyka jest związana z tożsamością, poczuciem przynależności. Natomiast te dłuższe, już trzyminutowe i kilka sekund, są to opowieści o trzech migrantach, którzy przybyli do Polski, i Kasi oraz Łukaszu, którzy są, doświadczyli zjawiska reemigracji, Polacy, którzy po wieloletnim pobycie wrócili ze Szwecji. Te trzy plus minutowe filmiki są takim wprowadzeniem jeszcze do dłuższego materiału, całościowego, długiego, 17-minutowego filmu dotyczącego ich wszystkich. My teraz wyemitujemy w taką zajawkę, taki wstęp po to, żebyście Państwo poznali naszych bohaterów. To jest Mahmud, mój ulubiony. Na początek, jak przyjechałam do Polski, myślałam, że twój dom jest tam. Że się tęskniłam, czasem płakałam. Myślałam, że tutaj jest dużo różnica, ale nie potrafię żyć w Polsce i tak dalej. Pamiętam moment, w którym poczułam się, że tutaj czuję się w domu. I to był chyba drugi rok życia mojego w Polsce. Przedstawiam Stanisława. Założyliśmy dom tam, w pewien sposób biorąc ze sobą korzenie z Polski, natomiast sadząc je w zupełnie innym miejscu. Cały czas człowiek się tęskni, więc zależy na czym dokładnie patrzysz i czego na przykład brakuje ci albo czego pragniesz. Proszę Państwa, to są nasi bohaterowie i ja, przygotowując tą dzisiejszą prezentację i różne gadżeciki z nią związane, skupiałam się akurat na Mahmudzie, ale oczywiście zachęcam do poznania wszystkich. Pracując z filmami, to co ja Państwu będę proponować, to są aplikacje, to są programy, to są takie, ja bym powiedziała, gadżetki, które mają uatrakcyjnić pracę z filmem, chociaż film moim zdaniem sam w sobie jest już bardzo ciekawym materiałem, ale pracując, podejmując działania ze storytellingiem filmowym, przede wszystkim powinniśmy wyznaczyć sobie cele i wokół nich po prostu nasze działania powinny oscylować. Dla mnie akurat, przede wszystkim pracując filmem, skupiam się na tym, żeby
Po pierwsze, kształtować świadomość uczniów, świadomość dotyczących współczesnych migracji. Po drugie, budować właściwe postawy. I tutaj mogę długo mówić o empatii, tolerancji, o odpowiedzialności i tak dalej, i tak dalej. Zwracam uwagę może jeszcze tylko na refleksyjnym myśleniu. I po trzecie, moim takim trzecim celem jest właśnie rozpowszechnienie storytellingu po to, żeby do tych zajęć włączyć emocje, o czym już Monika wspominała. Jak mówię, to są te strony merytoryczne i one są najistotniejsze. Ja tylko je ubarwię Państwu, wskazując jakieś w cudzysłowie gadżeciki. Pierwszym z nich jest mapa myśli, metoda pracy, którą znamy i stosujemy od bardzo dawna w szkolnej codzienności, natomiast w sytuacji zdalnego nauczania gdzieś zapominamy o niej. Ja prezentuję Państwu aplikację Kogle, która umożliwia tworzenie wirtualnych mapy myśli. Nauczyciel, jedna osoba musi się zalogować, oczywiście w sposób bezpłatny do tej aplikacji i zaczyna tworzyć. Ja akurat wpisałam słowo tożsamość, bazując na pierwszym filmiku dotyczącym właśnie tych krótkich, jednominutowych dotyczących tożsamości i uczniowie, wszyscy ci, kogo zaproszę, mogą rozbudowywać tą mapę myśli, budując kolejne gałęzie. Kolejna moja propozycja, coś tu się nie chce przesuwać, to jest wykorzystanie chmur wyrazowych. Ta akurat powstała zastanawiając się, kogo możemy nazwać Europejczykiem. W aplikacji WordAlt, również bezpłatna, nie wymagająca nawet logowania. Oczywiście te wszystkie wypracowane elementy możemy umieszczać, pobierać, umieszczać wszędzie, gdzie tylko będziemy mieli na to ochotę. Pomysłem na wykorzystanie takiej jest zarówno praca ta zasadnicza w trakcie lekcji, ale może to być podsumowanie mówiące o tym, jakie emocje towarzyszyły ci oglądając film, prowadząc rozmowę, więc możliwości zastosowania chmur wyrazowych widzę bardzo dużo. Kolejna propozycja, już taka troszeczkę bardziej zaawansowana, jest to aplikacja Plixton, do której bardzo zachęcam. Monika w pierwszej części spotkania opowiadała o tym, jak pracować z komiksem. Ja zachęcam Państwa, a w zasadzie Państwa uczniów, do budowania takich komiksów. To, co oferuje Plixton, widać chociażby właśnie na slajdzie, na ilustracji, na zdjęciu, które tutaj umieściłam. Nie jest to niestety moja praca. Moja jest ta skromna obok, po prawej stronie, gdzie posłużyłam się Mahmutem i zrobienie tych dwóch okienek komiksu zajęło mi 2 minuty, więc jest to praca bardzo szybka, jak mówię, bezpłatna również, ale też wymagająca logowania. Jeżeli Państwo sięgniecie po naszą prezentację umieszczoną już na stronie CO, to w tajemniczym białym okienku, które jest widoczne na slajdzie, pojawi się jeszcze jeden gadżecik z wykorzystania aplikacji Foley, która umożliwia tworzenie bardzo ciekawych tytułów. Tutaj akurat pojawi się napis opowieść o uchodźcach, bo tym się zajmujemy, ale będzie tworzona przez dziwnego ninja. Można wykorzystać wszędzie tam, gdzie chcemy, żeby jakiś tekst był podkreślony, zauważony albo po prostu jako wygenerowany jako tytuł. Też wystarczy prosta aplikacja, wystarczy wpisać słowa, które chcemy i następnie w ciekawej formie się one generują. Przy użyciu tej samej aplikacji wygenerowałam klap filmowy i to też może być wstęp zachęcający uczniów do dalszych działań albo informujący o tym, co będziemy robić, czym się będziemy zajmować na danej lekcji. Widzimy tutaj na slajdzie również, jak wygląda ta aplikacja po wejściu na nią, więc jak widać bardzo prosto wpisujemy tytuł, datę, tytuł sceny, co chcemy robić. Kolejna mała czarna tajemnicza jest już bardziej skomplikowana. Ja poproszę o uruchomienie przez Julkę. No, chyba nie. Jeszcze raz. Dobrze, to ja spróbuję uruchomić. Idzie. Tylko proszę głośniej, Julka, przygłoś.
proszę o powrót do prezentacji. Państwo na pewno rozpoznali bardzo słynny, nie mam prezentacji, tak, Jola. Tak, już włączam. Bardzo słynną czołówkę Wojen Gwiezdnych. Oczywiście aplikacja, którą Państwu polecam, to nie tylko Wojny Gwiezdne, ale możliwość wykorzystania dużo więcej znanych takich produkcji filmowych, kultowych, Grę o Tron chociażby. No, Grę o Tron może nie do końca dla młodszych dzieci, ale jak najbardziej. Nie wiem, czy Państwo było na tyle czy słychać i widać, ale pojawiały się tutaj w tym filmiku, który ja po prostu nagrałam swój ekran, żeby Państwu pokazać. Tutaj pojawiły się jak gdyby gotowe pytania, na których może po obejrzeniu właśnie filmu o Mahmucie i plus wykorzystanie tej aplikacji i mamy gotowe pytania, nad którym możemy rozpocząć dyskusję w klasie. Więc wydaje mi się, że jest to kolejna fajna aplikacja. Rzecz nieco trudniejszą, którą chcę Państwu polecić, bo to już bardziej program niż aplikacja, jest to Story Jumper. Umożliwia, jak sama nazwa wskazuje, story, tworzenie jakiejś historii i tutaj tworzymy książeczki elektroniczne. Te dwie, które tutaj umieściłam, oczywiście są to tylko ilustracje na razie, chciałam, żeby one pokazały, że może z nimi pracować zarówno dziecko, jak i osoba starsza. Pierwsza, zatytułowana Aisza, dobra koleżanka, została zrobiona przez dziewczynkę, która opowiada o koleżance, która usiadła u niej w ławce, pochodząca z Syrii. W książeczce nawet są błędy ortograficzne, także naprawdę tworzyło to dziecko. Druga natomiast to jest forma pamiętnika, opowieści wolontariuszki, która została pielęgniarką w Syrii. Już praca bardzo poważna i tutaj Jula też proszę o puszczenie, a ja Państwu dalej powiem o paru, puszczenie filmiku, a ja w tym czasie opowiem o tym, jak się to buduje. Tutaj, no może ja uruchomię. Ja uruchomię, Patrycja. Już uruchomione. Tutaj, moi Państwo, ta z kolei możecie spróbować czytać, też opowiada o chłopcu, który pochodził z Syrii, stracił mamę i siostrę w wojnie, natomiast razem z ojcem udało mu się dostać do Niemiec, gdzie jest w tej chwili ma statut uchodźcy. Tą książeczkę możemy tworzyć wspólnie, więc jest to praca bardzo istotna, jest to istotne, jeżeli chodzi o nasze zamknięcie w domach, ponieważ jest to taki element pracy zespołowej. Wystarczy, że nauczyciel się zaloguje, w tym momencie stworzy okładkę, pierwszą stronę i dalej nauczyciele, dalej, przepraszam, uczniowie mogą tworzyć kolejne karty książeczki, razem, osobno dopisywać. Książeczkę to możemy pobrać i umieszczać również, gdzie chcemy. Możemy również ją tłumaczyć na różne języki. Automatycznie, pewno, że pojawią się jakieś błędy, ale możemy to wykorzystać również w ten sposób. Jest to bezpłatna aplikacja. To, co tutaj widzicie, znowu jest to nagrany mój ekran, jak przewracam kartki, strony tej książeczki i można tą książeczkę również kupić, ale kupić już w wersji papierowej, zostanie dostarczona dla nas, wydrukowana w twardej, w miękkiej okładce różnej jakości. Powiem, że zdarzyło się, że dziadkowie kupują to, co wnukowie wypracowali, bo są to naprawdę fajne rzeczy. Proszę o powrót do prezentacji. Dobrze. To akurat był już o Szarifie opowieść. Proszę Państwa, kolejna propozycja, która za chwileczkę się pojawi na slajdzie, nie mieści się w fartuchu i nie była brana pod uwagę jako ta nasza podróż z przygodami, ale wydaje mi się, że jest na tyle interesująca, że i przede wszystkim można ją zrealizować zdalnie, więc jest warta zaprezentowania. Otóż wiosną pojawiła się inicjatywa pani Ani z Gdańska na Facebooku, żeby zapraszać nauczycieli, ale także specjalistów, profesorów, osób z pewnymi doświadczeniami na swoje lekcje. Ania odwiedziła ponad 40 szkół w naszym kraju. Te zapiski, które tutaj są zapiskami z jej bloga, w którym informuje między innymi o gościach na swoich lekcjach, w których brał udział chociażby Aldi, pochodzący z Somalii, który dzielił się swoim doświadczeniem migracyjnym, czy Kasia,
Boże, nie pamiętam, przepraszam, nazwiska, Włodkowska, która zajmuje się Ugandą, działa na jej rzecz i przybliżała uczniom tutaj problemy związane z wewnętrznymi migracjami, migracjami w Ugandzie, które są, mają podłoże ekonomiczne. Także bardzo polecam tą inicjatywę. Można jak najbardziej na Facebooku hasło zaproś mnie na swoją lekcję i po prostu kontakt i wejść w tą grupę i zarówno chodzić na lekcje, jak i korzystać z tych, którzy chętnie nam tą lekcję poprowadzą. Proszę Państwa, wszystko co dobrze dobiega końca i tek też, trzeba tek podsumować, zrobić finał i moją propozycją jest grywalizacja. Uczniowie uwielbiają gry, rebusy i chciałam zaproponować, aby to uczniowie w bardzo znowu prostych aplikacjach budowali rebusy, na przykład wykorzystując możliwość jeszcze budowania rebusu w językach obcych, właśnie w tej aplikacji, którą Państwu polecam, czy budowania krzyżówek. Aplikacji do krzyżówek jest na morze, natomiast ta konkretna dla mnie jest chociażby z tego względu, że jako jedyna znana mi umożliwia generowanie krzyżówek w formie obrazkowej, czyli starsze dzieci mogą nawet zaprojektować taką krzyżówkę, którą wykorzysta się w przedszkolu, które nadal pracują. Moim pomysłem na taki już zakończenie tego jest, proszę Państwa, wykorzystanie aplikacji o nazwie WordWall. Już sobie puszczę. Aplikacja WordWall umożliwia bardzo duże tworzenie różnych rzeczy, różnych gier krzyżówek, gier interaktywnych, ta, którą tutaj zaproponowałam uczniom, ja ją sama zrobiłam, jest banalna, polega na przebijaniu, oczywiście to jest nagrywane z mojego komputera, więc przebijam tutaj bardziej lub mniej udolnie balony, które mają wpadać do odpowiednich wagonów kolejowych z odpowiednimi oznaczeniami, oczywiście każdy poziom jest trudniejszy. Co jest ciekawego? Ponieważ ta aplikacja umożliwia, no u mnie grało 300 osób naraz, no więc w mojej szkole w podobno właśnie, więc nie wiem jaka jest ograniczona dostępność, ilu graczy może się pojawić, ale ważne jest, że uczniowie widzą swoje wyniki i oni widzą jak się przesuwają w górę bądź w dół w rankingu i naprawdę ta chęć rywalizacji jakaś się pojawia, a równocześnie naprawdę jak obserwowałam i słuchałam ich, no to okrzyki były bardzo i zaangażowanie bardzo duże. Myślę, że to jest taka podsumowanie, gdzie jak gdyby wirtualnie wszyscy będziemy przez moment razem kończąc tek. Na koniec możemy przygotować równie wirtualne dyplomy dla zwycięzców. Uczniowie na pewno bardzo się z tego ucieszą. Proszę o prezentację i proszę Państwa, proszę o prezentację. I proszę Państwa, myślę, że, a przynajmniej starałam się pokazać Państwu trochę gadżetów, trochę aplikacji, może kogoś udało mi się zainspirować, z czego bym była bardzo, bardzo szczęśliwa z tego powodu, ale chciałabym przede wszystkim życzyć Państwu podjęcia, próby organizacji tego w tych trudnych warunkach i zrobienia wszystkiego, realizacji wszystkiego, o czym tylko zamarzycie, żebyście osiągnęli ten ostatni stopień schodków, które mamy na slajdzie i chciałam oddać już głos Monice, bo jej udało się na te schodki wdrapywać przez ostatnie 10 lat. Takich sukcesów możemy sobie tylko wszyscy pomarzyć. Dziękuję. Dziękuję. Przyznają Państwo, że narzędzia zaprezentowane przez Patrycję to XXI wiek i to rzeczywiście świat, w którym uwielbia się pławić nasze pokolenie Z. Chciałabym teraz ekspresowo pokazać Państwu niektóre działania, jakie udało mi się z młodzieżą przeprowadzić w ubiegłych latach, podzielić się doświadczeniem, bo być może niektórzy z Państwa do tej pory nie brali udziału w Tygodniu Edukacji Globalnej. Może zacznę w taki sztampowy sposób, ale bardzo ważne jest przygotować sobie harmonogram i rozpisać go na dni, godziny lekcyjne, zadania oraz osoby odpowiedzialne za ich wykonanie. Dobrze jest taki
taki kalendarz, taki harmonogram zawiesić na szkolnym korytarzu, tak żeby cała szkoła widziała, co się dzieje w poszczególnych klasach i również, aby grono pedagogiczne miało orientację, do której klasy, w jaki dzień, kto wchodzi z jaką propozycją dotyczącą tego. To oczywiście należałoby również wcześniej ustalić z nauczycielami i nauczycielkami. Każdy PEK, rozpoczynam porządną kampanią informacyjną, czyli oplakatowaniem szkoły. Znamy to dobrze ze szkolnej praktyki. To się zawsze sprawdza. Gazetka ścienna, znana nam z lat szkolnych, jest nadal dobrym sposobem na to, by komunikować szkolnej społeczności, co takiego ma miejsce w najbliższych dniach. My wieszamy plakaty praktycznie na wszystkich możliwych drzwiach, na które mamy pozwolenie do wieszania na korytarzach szkolnych. W zeszłym roku udało nam się też wyjść na zewnątrz, poprosiliśmy burmistrza o zgodę takową, dostaliśmy i pisaliśmy hasła związane z Tygodniem Edukacji Globalnej oraz samą nazwę. Pogoda była przepiękna, cały tydzień nie było deszczu, wobec tego zainteresowanie zarówno przejeżdżających, jak i sąsiadów i sąsiadek było widoczne. Bardzo sobie cenię spotkania z ekspertami i ekspertkami. Uważam, że one są niezwykle wartościowe. Od kilku lat współpracuję z Uniwersytetem Wrocławskim. Odwiedza naszą szkołę językoznawczyni, autorka słownika feminatywów, pani Agnieszka Małocha-Krupa. W ubiegłym roku prowadziła wykład, a później zajęcia warsztatowe na temat języka włączającego i równościowego dla wybranych klas. Warsztaty równolegle prowadziła również moja była wychowanka, uczennica klasy europejskiej, już absolwentka szkoły, historyczka z wykształcenia i raczkująca nauczycielka Agnieszka Wrzesińska. Była moją prawą ręką przez wiele lat, wróciła, by nadal wspierać mnie w prowadzeniu tego. A zaczynała tak, jak teraz te uczennice na tych zdjęciach, czyli próbowała swoich sił jako edukatorka w cudzysłowie, bo właściwie to były takie szlify na razie szkolne, edukatorsko-trenerskie. Zaczynała w szkołach podstawowych. Nawiązałam współpracę z podstawówkami w Trzebnicy i w okolicy i wysyłałam pary dziewczyn bądź chłopców, to zależy, do chętnych szkół, a wszystkie były chętne, na warsztaty dla dzieci w różnym wieku. Zaczynały dziewczyny od klas 1-3, a później coraz śmielej na 7 i 8 klasach kończąc. W zeszłym roku przeprowadziliśmy kilka gier terenowych z myślą o tym, by również wypromować nasze liceum, by ściągnąć potencjalnych uczniów i uczennice do klas pierwszych. W ramach projektu, który wykonywała klasa matematyczno-geograficzna, projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej Klimat to temat, perspektywa kobiet, wychowawczyni tej klasy wraz z liderką młodzieżową Klaudią Grodzicką przygotowały grę terenową dla kilku klas ósmych i cieszyła się ona bardzo dużym powodzeniem i zainteresowaniem. Równie chętnie angażują się moje klasy w prowadzenie warsztatów rówieśniczych i podejmują się tego zarówno dziewczęta, jak i chłopcy, co uważam za dodatkowy sukces i naprawdę się z tego cieszą. W zeszłym roku naszym leitmotywem Tygodnia Edukacji Globalnej był ślad ekologiczny. Patrycja wspomniała o grywalizacji. Taką formą grywalizacji były zajęcia prowadzone przez Maję Gozdowską i Klaudię Grodzicką, dziewczyny, które są już absolwentkami naszej szkoły, wówczas były maturzystkami. Ze szkolnej grupy Amnesty International przeprowadziły zajęcia pod tytułem Tajemnice elektrobiznesu na podstawie gry Instytutu Globalnej Odpowiedzialności. I takim punktem stałym Tygodnia Edukacji Globalnej od wielu lat
jest wirtualny festiwal dla zespołów uczniowskich, który proponuje Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zgłaszają się do niego grupy uczniowskie do 5 osób, o ile dobrze pamiętam. Zachęcam Państwa, polecam, bo jest to kilka godzin naprawdę dobrej zabawy dla młodzieży, pracy zespołowej, takiej konsolidacyjnej, wspierającej się nawzajem, przy użyciu różnych narzędzi, bardzo ciekawe zadania. Jest w tym trochę konkurencji, ale takiej bardzo zdrowej, takiej mobilizującej do działania. Moje zespoły brały udział już, właściwie chyba nie opuściły żadnego takiego wirtualnego festiwalu i za każdym razem, proszę mi wierzyć, bez względu na to, czy mi się coś uda wygrać, czy nie, są usatysfakcjonowane, zadowolone z siebie, z rumianymi policzkami, które świadczą o tym, że naprawdę aktywność odniosła pożądany efekt. Podsumowujemy swoje zadania z reguły kręcąc filmik albo dokumentując poszczególne dni na stronie szkoły, na szkolnym Facebooku. Jest również taka możliwość, by zgłosić się na ogólnopolski, na OPPM, ogólnopolską prezentację projektów młodzieżowych i podzielić się wypracowanymi efektami, podzielić się doświadczeniem podczas takiego wspólnego święta, które organizuje Centrum Edukacji Obywatelskiej. Byłam zaproszona 4 razy na OPPM. W zeszłym roku miał on formę wirtualną. To był skok na głęboką wodę dla wszystkich, ale proszę mi wierzyć, nikt nie utonął. Wszystkim się podobało. Wszyscy sobie poradziliśmy, zarówno z przygotowaniem materiałów, jak i później prezentacją. Polecam bardzo, zarówno ten wirtualny festiwal, jak i później udział w OPPM-ie. To tyle. Dziękuję bardzo, podzieliłam się z Państwem swoim doświadczeniem. Wraz ze mną Patrycja Kopcińska, a koordynowała wszystko Julia Godorowska z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo Moniko, dziękuję Patrycjo za Wasze części i za moc inspiracji. Jeżeli Państwo mają jeszcze jakieś pytania do Moniki, do Patrycji, do mnie, to bardzo proszę umieścić pytanie na czacie. Ja gorąco zachęcam do udziału na pewno w wirtualnym festiwalu dla młodzieży. Festiwal tym razem, w tym roku odbywa się od 16 do 20 listopada. Tak, codziennie przez publikować takie krótkie zadania dla uczniów. Patrycja, wyłącz mikrofon, bo słyszę swoje odbicie. Dzięki Patrycjo. Będziemy publikować codziennie krótkie zadania do wykonania przez uczniów, uczennice i każdy dzień będzie poświęcony innemu zagadnieniu edukacji globalnej. Poniedziałek zaczniemy zadaniem dotyczącym w ogóle koncepcji edukacji globalnej i celów zrównoważonego rozwoju. We wtorek poświęcimy zadanie zmianie klimatu. Środa będzie dotyczyła tematyki migracyjnej. Czwartek równości płci, a w piątek nie będzie już zadania, ale zapraszamy wszystkich i młodszych, i starszych, i też nauczycieli, nauczycielki do udziału w webinarium prowadzonym przez 3 dziennikarzy, którzy są aktywistami i każdy z nich zajmuje się, specjalizuje się w innej tematyce. Jeden dziennikarz w tematyce równościowej, drugi dziennikarz w tematyce zmiany klimatu i trzeci dziennikarz w tematyce migracyjnej. I to będzie takie spotkanie przygotowane dla uczniów i dla nauczycieli. Ja wszystkie te informacje, o których dzisiaj mówiłyśmy z dziewczynami, spiszę i wyślę Państwu mailem, najprawdopodobniej w poniedziałek. I w mailu znajdą się
linki do naszych najnowszych materiałów o storytellingu do wykorzystania na godzinie wychowawczej, ale też oczywiście podczas obchodów Tygodnia Edukacji Globalnej. Przygotujemy Państwu nagranie z dzisiejszego spotkania. Dołączę też tą dzisiejszą prezentację, żeby Państwo mogli skorzystać z tych linków, o których opowiadała Monika i Patrycja. I też gorąco Państwa zachęcam do poszerzania swojej wiedzy, do poszerzania swoich umiejętności w pracy ze storytellingiem i do wzięcia udziału w naszym kolejnym takim bezpłatnym szkoleniu, które się odbędzie w następną sobotę, 14 listopada. Więcej informacji o tym szkoleniu wyślę też w mailu. I to będzie takie szkolenie, podczas którego właśnie będziemy dalej szukać odpowiedzi na pytanie, czym jest storytelling, dlaczego warto po niego sięgać, kiedy prowadzimy rozmowy o współczesnych migracjach, ale też właśnie jak pracować z historiami, z opowieściami, aby rozwijać wśród młodych ludzi empatię, krytyczne myślenie, otwartość. I to szkolenie będzie prowadzone takimi metodami interaktywnymi, najprawdopodobniej na Zoomie, więc szykuje się moc materiałów i inspiracji w poniedziałkowym mailu. Tutaj jeszcze prześledzę czat, czy w międzyczasie pojawiło się jakieś pytanie. Tak. Próbuję znaleźć pytanie, może tutaj coś się ja pojawi. Zauważyłam, jeśli mogę, to ja zauważyłam pytanie dotyczące chyba długości trwania wirtualnego festiwalu dla zespołów uczniowskich. On w zeszłym roku się skończył chyba około 14, jeśli dobrze pamiętam. Tak, w tym roku chcemy jakby dostosować się do nowych warunków edukacji zdalnej i planujemy wydłużyć ten termin nadsyłania odpowiedzi przez grupy uczniowskie. Dokładnie teraz nie potrafię powiedzieć, do której godziny będzie można przesyłać odpowiedzi, ale taka informacja pojawi się na stronie informacyjnej, więc jak Państwo będą się zgłaszać, to tam powinna być też informacja z takimi szczegółowymi wytycznymi i z zasadami tego wydarzenia. Mhm. Dobrze, czy jeszcze jest jakieś pytanie? Dobrze, nie widzę więcej pytań. Wybiła już 19, więc myślę, że powoli możemy kończyć. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. W szczytowym momencie spotkania było 85 osób. Oprócz tego trwała też relacja na żywo na Facebooku Edukacji Globalnej CEO, więc na pewno było nas znacznie więcej niż 85 osób. I bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję Patrycjo, dziękuję Moniko, dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do śledzenia informacji o tym, co dzieje się nowego w CEO. No i przede wszystkim zapraszam na stronę www.migracjeceo.org.pl, gdzie znajdą się informacje, materiały na temat tego, jak prowadzić rozmowy, zajęcia na temat migracji i uchodźstwa. I wszystkie linki przekażę Państwu w poniedziałkowym mailu. To bardzo dziękuję i życzę dobrego wieczoru. My dziękujemy za takie bardzo pochlebne opinie na czacie i dziękujemy za Wasze podziękowania. I my żeśmy się do czegoś przydały. Tak, trzymajcie. Tak, życzymy zdrowia i wytrwałości. No i do zobaczenia 16 listopada w jakiejś wirtualnej przestrzeni. Dziękujemy bardzo. To dziękuję bardzo i kończę wydarzenie.